Witam Państwa. W dzisiejszym odcinku chciałem Państwu zaprezentować, w jaki sposób utworzyć blok. Blok stworzony z wielu elementów. Często takie bloki są bardzo przydatne, aby niepotrzebnie nie przerysowywać kilkukrotnie tych samych elementów, żeby być może kiedy opcja kopiowania nie wchodzi w grę, ponieważ nie tworzymy wielu elementów naraz, tylko po pewnym czasie już w schowku nie znajduje się dany element, wtedy najlepiej użyć opcji blok albo tworzyć blok. Tworzymy jakiś przykładowy obiekt składający się z kilku, powiedzmy, poszczególnych innych obiektów. Powiedzmy, że to będzie prostokąt. Tutaj na narożnikach będą jakieś okręgi. Ten prostokąt będzie również, powiedzmy, zawierał krzyż w środku. No, powiedzmy, taki dosyć oryginalny znaczek, który chcielibyśmy wielokrotnie powielić w dalszej części projektu. Jak to uczynić? A więc musimy utworzyć blok. Wchodzimy tutaj, widzimy na pasku narzędzi, mamy narzędzia blok, mamy opcję utwórz. A zatem musimy wybrać obiekty, które chcemy, by tworzyły nasz blok. Zaznaczamy te wszystkie utworzone. Nazywamy go, powiedzmy, blok 1. Określamy na ekranie, gdzie chcielibyśmy, żeby on został wstawiony. No i teraz mamy utworzony taki blok. Aby go to potem w jakiś sposób wykorzystać, wchodzimy w opcję wstaw blok i tutaj możemy na pasku znaleźć wszystkie wcześniej utworzone bloki. My tutaj mamy tylko jeden, więc jest to ułatwione troszeczkę zadanie. Mamy ten blok 1, klikamy OK i widzimy, jak możemy sobie poszczególne bloki dodatkowo wstawiać, co na pewno znacznie ułatwi i skróci pracę wielu osobom, które korzystają z AutoCAD-a, które muszą wielokrotnie te same elementy powielić, umiejscowić w różnych miejscach na rysunku.